Dzień dobry moi drodzy, witam was po długiej nieobecności na moim kanale. No co no, ruszyła się wiosna, trochę, no trzeba przyznać, zaniedbałem YouTube'a, no ale czasami trzeba po prostu zrobić sobie dłuższy urlop od takiej monotonii chodzenia do lasu z całym asortymentem. No nie obiecuję wam, że będę nagrywał i kontynuował tak jak kiedyś może tego YouTube'a, ale naprawdę sporadycznie na pewno jakieś filmiki będą. Mamy piękny wiosenny dzień, popołudnie i dzisiaj w pracy przyszła mi ochota na oskołę, sok z brzozy. Idę się przejść na prywatny teren oczywiście i pozyskać tak wspaniałego surowca. Tam już kiedyś nagrywałem w jakimś filmiku o oskole właśnie, jak ściągać. Możecie cofnąć się wstecz i zobaczyć, tam było omówienie właściwości, jakie ma, bo ma naprawdę sporo właściwości leczniczych, właściwości antynowotworowe, najróżniejsze. Możecie sobie tam zobaczyć. Przerzucę kamerkę. No i o trochę mój wygląd zewnętrzny chyba się zmienił. No ale raz na jakiś czas trzeba coś zrobić ze swoim wyglądem. Dopóki jeszcze mi włosy nie wypadają, nie siwieją. Dobra, no przerzucę kamerkę i wam pokażę, w jakim pięknym lesie jest. Zakupiłem nowy telefon, co prawda. I teraz mogę trochę więcej podagrywać materiału, bo nie nagrywałem wcześniej ze względu na brak sprzętu w sumie. Pandemia, koronawirus. Wiadomo jak to było. Bo trzeba trochę przyciąć budżet. Rzeczy oszczędzać, bo nie wiadomo co może się stać. No i co, idziemy do pięknego lasu brzozowego, sprawdzić czy w ogóle leci ta oskoła. A jeśli nie, no to pospacerujemy. No. Trzeba trochę zasiorbnąć świeżego powietrza. Dobra, no widzimy się zaraz, mamy godzinę. A, jeszcze zegarka jest. No tak, to jest 15:35. Czy do przodu nie nakręcić, muszę zaraz to przestawić. No dobra, to widzimy się zaraz. Już się nagle krajobraz zmienił. O, wchodzimy do pięknego lasu brzozowego. No tu zaraz gdzieś znajdę miejsce, trochę odpocznę i zobaczymy, czy w ogóle leci ten sok. Ale ładnie, co? Same brzuski. Szybka próba. Jak widzicie, kapie. A. Teraz sobie trochę nabiorę, pewnie zostawię, pójdę się przejść i później jak będę wracał, przyjdę. Idziemy się rozejrzeć. Pozyskuję naszą oskołę w bardzo prymitywny sposób, jak widzicie, kapie. Zwykły kijaszek wbiłem i skapuję pod nim. Jest po prostu ustawiony pod odpowiednim kątem i oskoła się skrapla na nim i wpada do manierki. Niech leci, zobaczymy za jakiś czas. Ja w tym czasie idę drugą butelkę sobie zostawić i widzimy się, niech trochę nam się napełni. Moi drodzy, zostawiłem jeszcze jedną, ale to już trochę szybciej leci. Dobra, no
Mamy czas, jest młoda godzina, to poczekamy. Jesteśmy tu może około pół godziny. Nie chcę was kłamać, nie wiem, nie patrzę na zegarek, ale na razie tylko tyle. Zlewam do szklanej butelki. No i później przez gazę to przepuszczam i trzymam w lodówce, a tu zbiera się następna. Ja tam nie używam jakichś rurek, nie rurek, tylko po prostu pochyłę drzewo i niech to kapie. No, tak na pokaz. Moi drodzy, ile tu się... No, taki żółtawy jest, nie wiem czemu. Prawie pół litra mam. Przelałem w ten plastik. A i co? No i wracam do domu powoli. Nie mam pewnego jeszcze. Do posmakowania będzie. Chociaż nie wiem, czy jakiś taki żółty, czy ma jakieś to znaczenie, czy nie. Nie wiem, się okaże jutro, jak przeżyję to. No dobrze, moi drodzy, ja będę wracał. To jest taki pierwszy filmik po dłuższej przerwie. No i coś będziemy nagrywać na pewno. Na pewno wyprawy z moim kuzynem. Się zaczęło, zrobiło się trochę ciepło. To jest po prostu komfort biwakowany. Już nie chodzi o typowy survival. Mówię, że jest naprawdę komfort i będzie na pewno więcej planów w tym roku na wyjazdy. Na pewno w Bieszczady pojedziemy tak jak rok temu. To już jest postanowione, że w czerwcu w Bieszczady wyjeżdżamy. No a w tym roku jeszcze może Bory Tucholskie na pewno. Dobrze, będę się z wami żegnał. Dziękuję wam za obejrzenie. Przepraszam, że tak długo mnie nie było. No ale będę się naprawdę starał. Nie obiecuję, ale będę się starał co jakiś czas filmiki wrzucać. Trzymajcie się i zapraszam was do oglądania mojego kanału.